Hej! Dzisiaj wracam do Was z kolejnym filmikiem na temat moich studiów i właściwie moich też planów na przyszłość trochę. Tak to uznałam, że połączę, bo kończę już drugi rok, a jak się kończy drugi rok, to już się prawie kończy studia. Prawie. I mam nadzieję, że moja herbata Wam nie przeszkadza, jednak mój głos dzisiaj nie jest w najlepszym stanie, więc potrzebuję mieć coś na boku, co mnie będzie ratowało co jakieś 5 minut. Więc w tym filmiku nie będę Wam pokazywała moich prac, głównie ze względu na to, że większość z nich była po prostu w formie różnych takich raportów, projektów, które były tam mocno jakby takie graficzne, jednak musiałabym Wam pokazywać PDF-y, a nie takie rzeczy zrobione. O. Tak jak zawsze mówię, że mało robimy, to drugi rok też właśnie taki był. Akurat teraz te kilka ostatnich miesięcy jest bardziej intensywnych, ale powiem Wam tak naprawdę później z jakiego powodu. Dla osób, które nie wiedzą, studiuję na London College of Fashion, kierunek, który nazywa się Creative Direction for Fashion. Ciężko mi wytłumaczyć, o co w nim chodzi. Po prostu są to różne sposoby na kreowanie mody, czyli nie ma tu projektowania, chodzi bardziej o takie zarządzanie, czyli na przykład projektowanie filmów, kampanii, sesji zdjęciowych, lookbooków. Więc tu możemy robić wszystko tak naprawdę od drukowanych na przykład publikacji do filmów, reklam, cokolwiek chcemy tak naprawdę. I każdy wybiera swój własny kierunek jakoś podczas studiów i to nie jest oficjalne, każdy po prostu robi co chce. U nas jest taki trochę podział, że w każdym semestrze mamy dwa przedmioty, z czego jeden jest taki bardziej kreatywny, powiązany z naszym kierunkiem wyłącznie, a drugi to są takie Cultural and Historical Studies, które właśnie są bardziej na temat historii i kultury i mamy je mieszane z innymi kierunkami. Po prostu wszyscy muszą je robić i szczerze, to jest moja ulubiona część mojego kierunku. Więc tak naprawdę już pod koniec zeszłego roku zaczęłam się kierować w stronę pisania tych moich wszystkich esei z tego Culture and Historical Studies w kierunku blogów i ze względu na to, że po prostu mnie to bardzo fascynuje, interesuje i lubię je krytykować. I nawet nie krytykować w taki negatywny sposób, jednak im dłużej się uczę o tym i im dłużej czytam takich rzeczy bardziej akademickich, gdzie poruszają blogi i im dłużej sama mam bloga, tym więcej jakby zaczęłam zauważać takich ciekawych rzeczy, o których można naprawdę dużo napisać, jeszcze nikt nie pisał. Więc tak naprawdę w tym roku też robiłam to samo, jeśli chodzi o pisanie. Po prostu dobrze mi to idzie i dostaję z tego dobre oceny, więc czemu nie? W ogóle musicie mi wybaczyć te dziwne dźwięki, ale od 3 tygodni pan tam na dole piłuje, wierci. I dzisiaj akurat tylko piłuję, więc mamy szczęście i mogę coś w końcu nagrać. Ale wracając do tego, że te eseje nigdy dla mnie nie były wymagające, bo maksymalnie trzeba było napisać jakieś chyba 3000 słów, więc to jest naprawdę bardzo mało, szczególnie jak piszecie na jakiś temat, który Was bardzo interesuje i macie bardzo dużo do powiedzenia. W tym roku z tego drugiego przedmiotu, który mieliśmy, jakby ten przedmiot zawsze się zmienia, ale zawsze jest powiązany jakby z naszym kierunkiem wyłącznie. Muszę Wam powiedzieć, że te tematy mało mnie interesowały w tym roku, bo były bardziej powiązane, mam wrażenie, z takim marketingiem i fajnie by było, gdyby je połączyli z takim, wiecie, marketingiem, ale oni tak trochę to omijali i to było takie bardzo ogólne i według mnie kompletnie nieprzydatne. I no, muszę Wam powiedzieć, że nie był to najbardziej angażujący przedmiot, który kiedykolwiek miałam. Musieliśmy napisać taki raport na temat marki, którą dostaliśmy. I tak naprawdę nie było w tym nic kreatywnego oprócz samego jakby wyglądu tego raportu, co ja kocham robić. Słuchajcie, ja kocham siedzieć w InDesignie i po prostu, wiecie, w tych wszystkich kratkach ustawiać te tabelki, nie wiadomo co, kocham to robić. W każdym razie to jest najfajniejsza część tego wszystkiego. Niestety te raporty no nie były dosyć ciekawe, więc znowu był to przedmiot taki bardzo oczywisty. W każdym razie ja bym taki raport była w stanie napisać bez pójścia na te studia, bo w liceum robiliśmy bardzo podobne rzeczy. Za to pierwszy semestr właśnie Culture and Historical Studies był bardzo, bardzo fajny i to głównie ze względu na to, że w czerwcu czy w kwietniu coś takiego mogliśmy sobie wybrać spośród iluś tam tematów, co nas najbardziej interesuje i zamiast tego, że wszyscy mieliśmy razem, to byliśmy rozdzieleni na te nasze tematy, które nas interesują. Nie pamiętam, jak mój się dokładnie nazywał, jednak patrzyliśmy dużo właśnie na blogi, na reklamy, na gazety, czyli wiecie, było dużo analizowania i mi się to podobało, chociaż nadal żałuję, że więcej mnie nauczyli, ale może to dlatego, że po prostu zawsze chcę więcej i więcej i nie mogę się tak jakby opanować
pisać i przejdźmy teraz może do drugiej części roku tak naprawdę. My od stycznia mieliśmy coś, co się nazywa Work Placement Term i on był do marca mniej więcej i w tym chodziło o to po prostu, że byliśmy na stażu przez jakieś 3 miesiące. To nie było obowiązkowe, można było też zostać na uczelni, jednak nie pamiętam, co oni tam dokładnie robili. W każdym razie na uczelni robili taki przedmiot, który jakby miałby ich przygotować do pracy. Coś takiego, czyli taki zamiast stażu. Więc dla mnie to się wydawało trochę bez sensu i uznałam, że jak mam iść na uczelnię i się czegoś takiego uczyć, to już chyba wolę pójść do pracy i się tego nauczyć. Chyba to jest takie oczywiste, jak się o tym słyszy na początku. Żałuję, że nie zostałam na uczelni, bo dla mnie organizacja tego stażu i później to, co się działo, było chyba jedną z takich najbardziej stresujących rzeczy podczas w ogóle całych moich studiów. To ze względu na to, że miałam same takie negatywne doświadczenia. Chyba większość kierunków na UAL ma coś takiego, że właśnie drugi rok od stycznia to jest właśnie ten placement term, czyli wszyscy szukają stażu, dosłownie wszyscy. Czyli to było wysyłanie milionów maili, żeby może ktoś się przeczytał, ktoś znalazł, i generalnie żadnych odpowiedzi się nie dostawało, bo po prostu ludzie nie potrzebują tylu stażystów. Więc wszyscy na moim kierunku się bardzo z tym męczyli, jednak zawsze tam ktoś dostał odpowiedź. Ja akurat zabrałam się za to dosyć wcześnie, dostałam odpowiedź wcześniej, ale jak przyszło do tego, żeby mój tak naprawdę pracodawca podpisał papiery dla mojej uczelni, nikt nie odpowiada. Słuchajcie, w ogóle hit. Nie wiem, co się stało, w każdym razie przestali mi odpowiadać. Później na ostatnią chwilę szukałam byle czego po prostu, żeby znaleźć staż i nie iść na te wykłady, które uznałam za bezsensowne wtedy, więc naprawdę to była masakra. Ale udało mi się znaleźć staż i nie będę mówić gdzie. To naprawdę było jedno z najgorszych doświadczeń, które kiedykolwiek miałam. Była to firma PR-owa i jedyne, co robiłam, otwierałam kartony przez cały miesiąc. Niestety oni mieli ogromne problemy pomiędzy pracownikami i jak ja odeszłam, bo już po prostu nie dawałam rady codziennie otwierać tych kartonów, oni swoje wewnętrzne problemy, które mieli, zwalili na mnie i moja uczelnia dostała maila, że mnie zwolnili, że po prostu nic nie robiłam i tak dalej, czyli wszystko, co najgorsze mogli o mnie powiedzieć. Oczywiście nic nie było prawdą, po prostu osoby, które mną się miały zajmować, nie zajmowały się mną i nie dawały mi pracy, a one to zwaliły na mnie, że to moja wina. I wiecie, to się kompletnie posypało, wszyscy miałam ogromne problemy na uczelni. Na szczęście jestem nadal na moim kierunku, chociaż był moment, kiedy już zastanawiałam się, czy mnie po prostu nie wyrzucą za tą całą sytuację. Po tym dosyć kiepskim doświadczeniu naprawdę straciłam motywację, jeśli chodzi o studia i w ogóle zaczęłam kwestionować, co ja tutaj robię, czy ja chcę pracować w takim miejscu, w takiej branży, bo naprawdę dla mnie to było dosyć traumatyczne przeżycie i to jest coś takiego, że automatycznie jesteście takie: już więcej nie mogę tego robić, bo no psychicznie jest ciężko wam o czymś takim myśleć. Na szczęście znalazłam drugi staż, który był o wiele luźniejszy i już to nie było w ramach moich studiów i tego mojego kierunku, tylko sobie sama znalazłam i był bardzo przyjemny i naprawdę dużo się tam nauczyłam. W każdym razie, przechodząc do ostatniej części tego roku, czyli tak naprawdę gdzie ja teraz jestem, mamy dwa przedmioty, które tak naprawdę rozwijają się do trzech. Dwa z nich to jest już przygotowanie na kolejny rok. Ten pierwszy przedmiot jest trochę bardziej intensywny niż te, które mieliśmy wcześniej, ze względu na to, że ja już oddałam moją pierwszą pracę, a normalnie jest tak, że oddajemy jedną pracę i to na sam koniec, więc to było tak, że dopiero zaczęliśmy wykłady i już zaraz musieliśmy oddać pracę i teraz już pracujemy nad kolejną pracą i to było o wiele bardziej wymagające, bo tutaj tak naprawdę nie było nic kreatywnego z naszej strony, pracujemy dużo jakby z technologią i właściwie pracujemy nad tym, jak moda może się rozwinąć w przyszłości, czyli wszystkie te virtual reality, to tak to się na głowy zakłada i w ogóle nie wiem, jak to w ogóle się po polsku nazywa. Kompletnie mnie to nie interesuje, nie lubię tego, więc to było dosyć wymagające z mojej strony, jakby zmusić się do pracy nad czymś, czego nie lubię i mnie nie interesuje, bo jak aplikowałam na te studia, nie było w ogóle napisane, że będziemy pracować z takimi rzeczami, więc trochę byłam tutaj zawiedziona i czułam się trochę oszukana, jak dużo osób na moim kierunku. I w tej chwili mamy grupowy projekt, gdzie będziemy robić coś dla firmy,
a ta firma możliwe, że to kupi, możliwe, że nie kupi. W każdym razie to też jest dosyć stresujące, bo musimy właśnie użyć tych technologii i tak naprawdę zbudować to, więc to już nie jest taki projekt, że sobie tylko napiszemy na kartce, co byśmy zrobili, tylko naprawdę musimy to zrobić. No i pracowanie z takimi technologiami nie jest proste, jeśli nigdy tego nie robiliście i nigdy się o tym nie uczyliście i was to w ogóle nie interesuje, zacznijmy od tego. I oprócz tego, że ten pierwszy przedmiot jest trochę inny dla nas, to zaczynamy myśleć o tym, co będziemy robić w kolejnym roku. Więc od razu jak wróciliśmy na uczelnię, dostaliśmy tydzień, żeby się zdecydować, jakie tematy wybieramy na jeden pracę końcową, którą właśnie będziemy pisać w następnym roku i też na taki nasz final major project, czyli właśnie ten bardziej kreatywny projekt. Więc są dwie rzeczy, które będą oceniane w następnym roku i z tego dostaniemy właśnie tą ocenę na naszym dyplomie. Więc muszę wam powiedzieć, nie byłam na to przygotowana, nie myślałam o tym wcześniej, nikt nam nie powiedział do końca o tym. I wybrać tematy, z którymi będziecie pracować dłużej niż rok tak naprawdę, no to jest dosyć stresujące i ciężko, wiecie, wymyśleć coś, co wy lubicie, ale też będzie fajne, żeby właśnie pracować aż cały rok nad tym. I w tym roku tak naprawdę jedyne, co musimy zrobić, zdecydować się, jakie książki przeczytamy do naszych prac i jakie są te tematy i to trochę bardziej rozwinąć, czyli tak naprawdę przygotować taki plan na następny rok, żeby już jak wrócimy w październiku, zacząć pracę nad naszymi właśnie tymi końcowymi pracami. Mnie to trochę przeraziło, bo ja mam wrażenie, że dopiero zaczęłam studia, a tutaj ja już myślę o tym, jak kończę studia. I tak naprawdę jest to już koniec moich studiów, bo my już tak naprawdę nie będziemy mieć wykładu w następnym roku. Będziemy mieć po prostu indywidualne spotkania z naszymi wykładowcami na temat naszych prac, czyli już wykładów nie będzie, więc to jest już tak naprawdę koniec i teraz chodzę na wszystkie wykłady, bo skorzystam z tego, że mogę usiąść i jeszcze porobić notatki. No niestety w następnym roku jest to już praca indywidualna, co nie do końca mi się podoba, bo tak okej, i tak muszę płacić te 9000 funtów za to, że będę siedziała w domu i po prostu sama pracowała. Więc tutaj zakończę moje takie gadanie o studiach, ale właśnie w związku z tym pytaliście się mnie, czy już wiem, co chcę robić w przyszłości. I muszę wam powiedzieć, że nie. Te 2 lata kompletnie mi pozmieniały jakby ideę, co chciałabym robić, co lubię robić. I na razie nie wiem. Naprawdę nie wiem. Uznałam, że wiecie, porobię jeszcze kilka stażów przez wakacje i może te staże wyprowadzą mnie na jakąś taką drogę bardziej konkretną. Niestety, jeśli zostanę w Londynie, tutaj po studiach jest tak, że i tak musicie robić kolejne i kolejne staże i musicie mieć, wiecie, milion tych staży, żeby w ogóle ktoś zaoferował wam płatną pracę. Więc na razie się tym nie martwię, bo wiem, że i tak prawdopodobnie będę musiała robić jeszcze staże po studiach. I fajne jest to, że jeszcze mam ten czas i nie muszę już teraz zdecydować, co ja będę robiła po tych studiach i mam naprawdę bardzo dużo opcji i akurat tym się nie stresuję. Chociaż myślę poważnie, żeby jeszcze zrobić dalsze studia, czyli to MA tutaj jest to tylko rok i jest to też praca indywidualna, jednak myślę o tym i nawet nie wiem, w jakim kierunku bym to robiła, więc to by było na tyle. Jeśli macie dodatkowe pytania do tego, co tutaj powiedziałam, zostawcie je w komentarzach. I jeśli chcecie, żebym nagrała inny film związany z tym tematem, też dajcie mi znać, co chcielibyście w nim usłyszeć. I pa, pa!